błyskawica! Zaznacz cierpienia z mych rąk! Przede mną się nie schowasz. Pewnie się wystraszyli.
Co? Jol! Ktoś tam jest? Proszę, pomóż mi! Tak, tak! Przysłał cię arcymag Aren. Posłał cię na ratunek, prawda? Co? Och, ojejku. Nie powinienem ich brać, wiem. To było głupie. Jestem idiotą. To się już nie powtórzy. Pomóż mi stąd wyjść, a ja pomogę ci w poszukiwaniach. Proszę. Już ich nie mam. Wzięła je zaklinaczka. Ona mnie tu uwięziła. Proszę, wypuść mnie. Rzucili mnie tutaj, bym czekał, aż będą gotowi, by wykorzystać mnie w jednym ze swoich eksperymentów. To nie tak miało wyglądać. Myślałem, że potrzebny im pomocnik, a nie królik doświadczalny. Nie, to te dźwignie w środku. Uważaj, żeby nie pociągnąć złej. Proszę, pośpiesz się. Nie chcę tu gnić. Nie zostawiaj mnie tutaj. Dziękuję, dziękuję. Obiecuję, że ci pomogę. A potem wrócę do Akademii i będę ich błagał, żeby mnie przyjęli z powrotem. Tak, oczywiście. Przecież mówiłem, że ci powiem, prawda? Maję zaklinaczka. Bardzo ją interesowała jedna z ksiąg. Choć nie na tyle, żeby mnie uwolnić. Uratowany. Dziękuję ci. Kto wie, co by ze mną zrobili, gdyby nie ty. Obiecuję, że pomogę ci stąd wyjść. A, rozumiem. Cóż, w takim razie pójdę tuż za tobą i będę bardzo cicho. Nie potrzebujesz mojej pomocy?
Przed nami krypta. Nekromanci. Uważaj. Co to było? Tam kto? Litości! Dlaczego ja tu w ogóle przylazłem?
było. Mam nadzieję, że już ich nie ma.
Jest tam kto? Tutaj!
A więc to tobie zawdzięczam włamanie i zniszczenie tylu projektów. Miło cię spotkać. Imiona nic już nie znaczą. Możesz mnie zwać zaklinaczką. Masz jakiś dobry powód robienia takiego bałaganu? A więc należysz do gromadki popychadeł Arena. Jestem rozczarowana, bo widziałam w tobie potencjał. Przychodzisz tu, zabijasz moich pomocników, niszczysz moją pracę. Jestem poirytowana i nie wydaje mi się, bym zechciała ci coś dawać. Co? Teraz nagle jesteśmy grzeczni i mili, tak? Już za późno na grzeczności. Pozwolę ci się odwrócić, wyjść stąd i nigdy nie wracać. Sugeruję się pośpieszyć. Obawiam się, że nie masz nic cennego na wymianę. Możesz sobie wrócić do swojej akademii i zostawić mnie w spokoju. Albo cię zabiję. Twój wybór. Pomimo mojej gościnności próbujesz mi grozić? W takim razie w ogóle stąd nie wyjdziesz.
znowu miałam spotkanie z gildią złodziei. Uważaj, Mjoln. Gildia złodziei ma na karku Maven czarną różę. Na jedno skinienie jej dłoni mogą cię wtrącić do więzienia w pęknięcie. Albo gorzej. To dlatego tu jestem. Trudno jedno dostać. Bardzo drogie. Odszukaj mnie na targu. W porządku. Zbliża się pewna ważna okazja i potrzebuję go. W całym Skyrim. Zobaczę, co da się zrobić. Co dziś sprowadza cię do Balimunda? Naprawy, zakupy? Kowalstwo krąży w naszych żyłach od pokoleń. Swój sukces zawdzięczam moim przodkom oraz ich przepisowi na płomień. Sekretem jest moja kuźnia. Używam soli ognistych, dziwnego minerału, który rozgrzewa się do temperatury lawy z Czerwonej Góry. Cóż, nie przeczę. Niestety ogień w kuźni umiera, a ja zużyłem resztkę ognistych soli. Jeśli wkrótce go nie nakarmię, może wygasnąć. Kosztowności legendarnego argomiańskiego wyrobu. Kup zbroję i przeżyj. Egzotyczne składniki. Wszystko, czego dusza zapragnie. Niesamowite. Zapewne trudno było je znaleźć. Udało ci się uratować mój biznes i ogrzać serce starego kowala. Dziękuję ci za to. Chcesz przeżyć? Po co ryzykować? Najlepszą broń i pancerze. Piękne błyski. Wracaj, kiedy chcesz. Jesteś tu zawsze mile widzianą osobą. Wydaje mi się, że czas na zmianę przywództwa w Akademii. Nie mam czasu na czcze pogawędki, ale może potrzebujesz pomocy z magią przywołań.
I nie... Zebranie tej kolekcji pochłonęło setki lat. I ma po... No, no, zdaje się, że nic ci się nie stało. Dziękuję, przejrzę je i dam znać Mirabel, jeśli znajdę coś istotnego. No, Suez, tak? Pamiętam. To nic ciekawego. Zdarzyło ci się do nich zajrzeć? Jeśli dobrze pamiętam, ta zawiera ciekawe wnioski. Powiedz o tym Tolvdirowi. I proszę, myślę, że na to zasługujesz. Walcz dobrze! Dobrze widzieć, jak młodsze pokolenia... Naprawdę? Czy ma on jakieś informacje na temat naszego cudownego odkrycia? Czy to ta o czymś zakopanym pod Sartel? Czymś, o co walczyli ludzie i elfy? Chyba będę musiał przeczytać ją ponownie. Szczegóły wyleciały mi z głowy. Po prostu nie mogę się oderwać. Cokolwiek to jest, piękno tego przekracza wszystko, co do tej pory widziałem. Jeśli wybaczysz mi na chwilę, to myślę, że mogę poczynić kilka obserwacji. Jestem przekonany, że udało ci się zauważyć te znaki. Nigdy wcześniej nie widziałem czegoś podobnego. Nie przypominają ajeickich, dwemerskich, tedrycznych, ani nawet falmerskich. Doprawdy to niezwykle ciekawe. Nie jestem pewien, czy twoja wrażliwość dorównuje mojej, biorąc pod uwagę lata doświadczenia, ale czujesz to? Ten cudowny przedmiot niemal promieniuje mocą magiczną, ale inną niż wszystko, co do tej pory widziałem. Arcymag Aren już ciężko nad tym pracuje. Więc miejmy nadzieję, że wkrótce będziemy mieć więcej informacji. Obawiam się, że muszę się wtrącić. Potrzebuję natychmiast porozmawiać z twoim wspólnikiem. To wielce niestosowne. Prowadzimy tutaj poważne badania. Tak, zdaję sobie sprawę z powagi sytuacji. Jednak ta sprawa nie może czekać. Chyba nigdy wcześniej nie przerywano mi w ten sposób. Cóż za zuchwałość. Myślę, że dokończymy to później, gdy nikt nie będzie nam już przerywać. Musisz ze mną natychmiast pójść. Chodźmy. Naprawdę? Cóż, pozwól, że wyjaśnię. Chciałbym wiedzieć, dlaczego na terenie Akademii przebywa ktoś podający się za członka zakonu Psijic. Co ważniejsze, chciałbym wiedzieć, dlaczego chciał rozmawiać właśnie z tobą. Dlatego właśnie utniemy sobie z nim pogawędkę i dowiemy się, czego właściwie chce. Ja będę zadawać pytania. Na temat zakonu Psijic musisz wiedzieć tylko tyle, że to zwykli przestępcy, którzy myślą, że stoją ponad prawem. Już wcześniej mieli zatargi z altmerskim dominium. A ja nie zamierzam ponownie do tego dopuścić. Teraz porozmawiasz z tym mnichem i dowiesz się... Teraz
porozmawiasz z tym mnichem i dowiesz się, dlaczego tu jest. Nie bój się, proszę. Nie skrzywdzę cię. Dobrze cię spotkać osobiście. Chciałbym z tobą po prostu porozmawiać. Stworzyłem nam możliwość rozmowy na osobności, ale niestety nie na długo, do rzeczy. Sytuacja w Akademii jest trudna, a wcześniejsze próby skontaktowania się z tobą zawiodły. Jestem przekonany, że powodem jest właśnie źródło problemu. Ten obiekt, Oko Magnusa, jak nazywa go twój lud. Pochodząca od niego energia zapobiega próbom skontaktowania się z tobą przez wizję. Im dłużej się tu znajduję, tym groźniejsza jest sytuacja. Dlatego też pojawiam się tu osobiście, by poinformować, że trzeba coś z tym zrobić. To twoje działania w Sardal zapoczątkowały ten łańcuch wydarzeń. Zrozum, zakon Psijik zazwyczaj nie miesza się bezpośrednio w bieg wydarzeń. Moja obecność tutaj będzie postrzegana przez niektórych członków zakonu jako afront. Gdy tylko skończymy, opuszczę Akademię. Zdaję sobie sprawę, że moje przybycie wzniesiło podejrzenia, szczególnie Łankanu, twojego talmorskiego współpracownika. W każdym razie mój zakon nie będzie się mieszał bezpośrednio. To zadanie należy do ciebie. Jak już ci może wiadomo, ten obiekt, to oko, jest niewiarygodnie potężne. Ten świat nie jest na to gotowy. Jeśli to tu zostanie, ktoś to wykorzysta w złym celu. Wielu w zakonie uważa, że już się... Inaczej. Niedługo coś może się stać. Coś, czego nie da się już uniknąć. Niestety, przyszłość jest dla nas równie nieczytelna jak dla ciebie. Przytłaczająca moc oka utrudnia nam widzenie. Obawiam się, że i tak już przekroczyłem pewną granicę, ale powiem ci jeszcze. Poszukaj natchnionego z Dunlain, tu, w Akademii. On może mieć spójniejszą wizję niż my. Kiedyś był studentem w Akademii, teraz jest... czymś innym. Nie jestem pewien. Jest gdzieś w Akademii. Jeden z twoich kolegów z pewnością wie, gdzie go szukać. Przykro mi, że nie mogę ci bardziej pomóc, ale ta rozmowa wymaga ode mnie zbyt dużego wysiłku. Obawiam się, że muszę cię opuścić. Będziemy cię obserwować i służyć radą, jak tylko możemy. Wszystko zależy od ciebie. Nie zapominaj o tym. Przepraszam, chyba nie dopuściłem cię do słowa. Tak? Co to ma znaczyć? Przepraszam, chyba nie rozumiem. Nie pogrywaj ze mną. Prosiłeś o konkretnego członka Akademii. Oto ona. Teraz gadaj, czego chcesz. Zaszło nieporozumienie. Nie powinno mnie tu być. Proszę o wybaczenie. Co? Cóż to za sztuczki? Nigdzie nie pójdziesz, dopóki nie dowiem się, co kombinujesz. Nic nie kombinuję. Przepraszam, jeśli w jakiś sposób zawiniłem. Jeszcze zobaczymy. To, czego się tu nauczysz, zostanie ci w głowie do końca tego żywota. Kilku, jeśli wykażesz się talentem. Tylko pytał o ciebie, nic więcej nie mówił.
Niezmiernie dziwne. Dolfdir znów opowiadał bajki? Chyba wyraziłem się jasno, że nie jest to odpowiedni temat do rozmów. Nie pozwól mu, proszę, dalej drążyć tego tematu. W porządku. I nie... Zebranie tej kolekcji pochłonie. Pamiętaj, żeby umyć ręce, zanim czegoś dotkniesz, dobrze? Do następnego razu. Uważasz szkołę przywracania za wartą uwagi, prawda? Prawda? Dobrze, dobrze. Nie, żeby ktoś mnie musiał utwierdzać w przekonaniu. Są po prostu tacy, nie wytykając palcami, którzy się z tym nie zgadzają. Nie jest łatwo, kiedy twoi koledzy uważają twoje badania za bezwartościowe. W porządku. Wciąż przydałaby mi się twoja pomoc. Dobrze widzieć. O, proszę. To imię, którego nie słyszałem już od jakiegoś czasu. Na bogów, minęły lata, od kiedy ostatni raz z nim rozmawiałem. Podejrzewam, że wciąż można znaleźć go w Miden, ale nie sprawdzałem tego.
Zamierzasz go odwiedzić? Przekaż mu ode mnie pozdrowienia, dobrze? Pod Akademią. Nie jest to zbyt przyjazne miejsce, więc jeśli postanowisz tam zejść, to uważaj na siebie. Cóż, chyba nie miałby nic przeciwko temu. Rozumiesz? To działo się przed moimi czasami. Tylko słyszałem te opowieści, tak jak wszyscy. Był błyskotliwym uczniem, wielkim czarodziejem. Korzystał z magii jak nikt przedtem. Ale wydaje mi się, że za bardzo skoncentrował się na gromadzeniu mocy. To doprowadziło do wypadku. Nie mam pojęcia, ale to fascynujące. Oczywiście zakładając, że to prawda. Wyspa Arteum znikła ponad 100 lat temu i od tamtego czasu nikt ich nie widział. Lecz teraz nagle postanowili się z tobą skontaktować? Doprawdy intrygujące. Osobiście wziąłbym to za komplement. Mnisi Psyjdzik zawsze zadawali się jedynie z tymi, których uważali za godnych. Kluczową kwestią czarów ochronnych jest to, że potrzebują czasu na naładowanie. Niezbyt długiego, ale i tak nie możesz zacząć rzucania zaklęcia, gdy leci w twoim kierunku kula ognia. Poza tym, jeśli twoje pole ochronne nie zostanie zanegowane przez nadlatujący czar, po chwili się odnowi. Uważaj na siebie. Rzucanie czarów ochronnych wymaga ciągłego skupienia, przez co łatwo pozbawić się wszystkich rezerw magii. Do następnego razu.
Twoja wytrwałość doprowadzi cię jedynie do zawodu. Wciąż nalegasz? Dobrze, możesz wejść. Jestem celem twoich poszukiwań. Próżny twój trud już się zaczęło. Ale ci, którzy cię wysłali, nie powiedzieli ci, czego szukają, czego ty szukasz. Istotnie, więc przybywasz tutaj, chociaż nie wiesz dlaczego. Podobnie jak inni przed tobą, ślepo podążasz ścieżką w kierunku własnego zniszczenia. Talmorczyk również tu przybył w poszukiwaniu odpowiedzi, nie przypuszczając, że przyniosą mu one zgubę. Twoja ścieżka prowadzi za nim, ale przybędziesz za późno. Ten, który zwie się Ankano, poszukuje informacji na temat oka, ale odkryje coś zupełnie innego. Z czasem wasze drogi skrzyżują się, ale najpierw musisz dowiedzieć się, czego potrzebujesz. Ty oraz ci, którym pomagasz, chcą wiedzieć więcej na temat oka Magnusa. Chcesz zapobiec katastrofie, o której jeszcze nie wiesz. By spojrzeć przez oko Magnusa i nie oślepnąć, potrzebujesz jego laski. Wydarzenia zmierzają szybko w stronę nieuchronnego końca, więc musisz działać bezzwłocznie. Zanieś tę wiedzę swojemu arcymagowi.